Zwracam się do pana jako do znakomitego prawnika z prośbą o poradę. Jak odebrać pieniądze od niesumiennego dłużnika, który sam nic nie ma, a zadłuża się lekkomyślnie? Proszę pana, ja się takimi sprawami nie zajmuję. Tak, ale to jest sprawa wyjątkowa. Mam tu cały plik jego weksli. Skoro dłużnik nie ma żadnego majątku, to po cóż pan mu pożyczał pieniądze? Ale jego ojciec jest bardzo bogaty. Po prostu do jego ojca zwróci i chodź. Słusznie, ja tak myślę. Co? Co tak? Andrzej Sanicki? Mój syn? Pan prezes prosi. Mój ojciec w gabinecie? Tak jest. Aha. Jestem. O co chodzi? Co to już we fraku? Patrzcie, patrzcie. Zamknąłem biuro dzisiaj trochę wcześniej, bo... Mój kochany, ja ci otwierałem biuro po to, ażebyś nareszcie zaczął uczciwie zarabiać, a nie po to, ażebyś się wcześniej zamykał. Mam z tobą do pomówienia. Coś ważnego? I to bardzo. Nie dostaniesz ode mnie ani grosza. Ale ja wcześniej mam... Nie dostaniesz ode mnie ani grosza. Ja to sobie wszystko dokładnie rozważyłem. I stawiam ci ultimatum. Ultimatum? Tak, jest ultimatum. Otóż zapłacę wszystkie twoje długi, dostaniesz ode mnie dom na czysty i hipoteki po matce. Ale warunek, musisz się ożenić. Już za długo rujnuje cię tamta kobieta. To są moje sprawy prywatne. To są twoje prywatne sprawy, ale te twoje prywatne sprawy mnie za drogo kosztują. To wstyd do prawdy. W tym wieku. Powinieneś mieć dom, żony, dzieci. To może i żona ojciec mi już znalazł. Jakbyś gadł. A, to wzruszające. Ale ja się nie ożenię. A ja ci nie dam pieniędzy. Ja nie po to mam majątek, ażeby go trwoniła jakaś tam... Jaki tam? Celina. Nie ma szczęścia bez miłości. I bez kogoś drogiego twoje serce dlatego tęsknotą drży. A gdy przyjdzie wytęskniona, droższa ponad miliony, śmiejesz się aż do łez i radujesz się, że już tu jest. Jedna chwila, jedno słowo i na serce jakby promień padł, jakbyś inne miał oczy i na nowo ujrzał świat. Bez miłości i bez kogoś drogiego musisz kochać choć raz, gdy chcesz poznać szczęścia czar i w las. Jakie masz? Proszę Państwa, uwaga. Pozwolę sobie wygłosić małe przemówienie na cześć tej zakochanej pary, uwiecznionej na tym rysunku.
Proszę państwa, dzisiaj mija 5 lat od chwili, kiedy los okrutny połączył tych dwoje zakochanych. I kiedy wznoszę kielich na cześć tej wiecznej, 5-letniej miłości, po prostu nie mogę wyjść ze zdumienia. Poszli sobie. Po prostu nie mogę wyjść ze zdumienia. Jak mogli tak długo ze sobą wytrzymać? Spóźniłem się, bo miałem rozmowę z ojcem. A to dla ciebie. Jakie wspaniałe! Inko, mój ojciec chce, żebym się ożenił. Z jakąś pannicą z tak zwanej dobrej rodziny. Ale ja stanowczo odmówiłem, bo wiesz, jak cię kocham. Przecież coś tam zarabiam. Będziemy żyli skromnie, ale razem. A to bardzo ładnie, tak zostawić gości i migdalić się na osobności. Zabieramy nią. Halo, uwaga! Nowina! Dziś ożeni się z milionerką. Jak to? A baletniczka, z której się kochał bez pamięci? Weźmie posag milionerce, baletnicy odda serce. Rozumiem to doskonale. Miłość co innego, a małżeństwo co innego. Jak to? Ty chciałabyś... Mój drogi, to co ty zarabiasz, wystarczy mi na perfum. To ty. Pracujesz jeszcze? Czego chcesz? Po prostu jestem ciekaw, kogo mi też ojciec wybrał na żonę. Kazimiera Szpanowska, lat 24, z dobrej ziemiańskiej rodziny i córka mojego najserdeczniejszego przyjaciela. Oto fotografia. Ładna, co? Okropna. Hop! Zgadnij, kto cię trzyma? Nie mogę zgadnąć. To ci pomogę. Jesteś mój ukochany, droższy. Jedny? Jedyny na świecie. I kochasz mnie? Życie. Dobry spokój. Wy. Wiem pewnie, moja ukochana jedynka Kaja. Brojczulku, świetnie zgadujesz. Ty masz mnóstwo do powiedzenia. Więc tak, centryfuga naprawiona. Był mechanik, przypilnowałam, wytargowałam ceny. Do spółdzielni sery wysyłane. Połowę zapłacili, resztę w przyszłym tygodniu. W oborach wszystko w porządku. Holenderka już zdrowa, chociaż grymasi. Ale to są kaprysy arystokratycznej krowy. Konie wesołe, kazali ci się kłaniać. Jedna kura zginęła śmiercią tragiczną na rosu. Spróbuj jakiś świetny chleb. Umieram z głodu. Ze znużenia. Zamęczasz się pracą od świtu do nocy. Trudno. Pomagam tobie, najdroższy. Prowadzę wielkie gospodarstwo. I chcę zapracować na ten kawałek chleba. Ale świetny chleb, prawda? Moje kochanie. No powiedz. Czy nie dobrze tak razem, o tej cichej, przedwieczornej godzinie? Kasiu! Kasiu! Macocha. Kasiu, gdzie ty się podziewasz? Miałaś przesmażyć konfitury, bo mi spleśnieją. Jak wchodzisz do salonu, spojrzyj w lustro, jak ty wyglądasz. Wracam prosto z pracy. Kocmołuchy powinny siedzieć w kuchni, nie w salonie. No, tego już za wiele, pełno okruchów na dywanie. Tu nie obora, gdzie przez cały dzień przesiadujesz. Okruchy można pozbierać. Ja jestem panią tego domu, to jest mój salon i nikomu śmiecić nie pozwolę. A komu się nie podoba, proszę. Moja droga. Pani ma rację, okruszki zaraz pozbieram. Ze
zostaw to. Miałaś oddać stolową bieliznę do reparacji. Szwaczki darmo trzymać nie będę. Już idę. A ty zawsze bij, zabij na mnie. Ciekawa jestem, po coś się ze mną żeni. Chyba nie żałujesz, że z płatnego administratora stałeś się bezpłatnym mężulkiem. Tylko martwi mnie to, że zawsze ty i Kazia... Otóż to! Zawsze ona na pierwistu. Kazia i Kazia. To ona nas dzieli. Tak, żeby już jak najprędzej za mąż wyszła. Ale kto ją weźmie? A właśnie, że mam dla niej partię i to dobrą partię. Pisał kto do ciebie? Pisał mi prezes Sanicki z Warszawy. Sanicki? Syn poznał Kazię. Co ty mówisz? Syn Sanickiego? Ale to idiota z tego syna, że chce się z Kazią żenić. I to jeszcze na rozkaz ojca. Egzaminy. Będziesz panem doktorem, a ja panią doktorową. Kaziu, muszę teraz wyjechać do Warszawy. Na długo? Nie, na kilka dni. Kilka dni szybko minie? Tak, ale... Masz kwiatek. Zamiast wszystkich róż na świecie, które chciałbym ci teraz ofiarować, ta jedna różyczka. Jaka ładna. Przypomniałaś sobie o starej babce? Ja o babci zawsze pamiętam. Tylko trudno mi się wyrwać z domu. Tyle roboty. W ważnej sprawie pomówić. Pomówić? Tak. No chodź, dziecinko. Usiądziemy sobie tam. Czy się coś stało? Nie. Jeszcze nic się nie stało. Babciu, czy on już nie wróci? Dziecku, stamtąd nie wraca się. 3 lata minęły bez żadnej wieści.
a tylko grudniczy. Miałam jedynego wnuka. Nie mam go już. No ale za to w tobie zyskałam wnuczkę. A ty jeszcze ciągle płaczesz za nim. Młoda jesteś. Spotkasz innego. Zapomnisz. Nie zapomnę. Ale babciu chcą mnie wydać za mąż. Ja sama wiem, że tak byłoby najlepiej. Ojciec tego pragnie, bo w domu... A co ci dokucza? Bo nie wierzę mną na każdym kroku. Ojciec to widzi, serce mu się kradnie. A ja patrzeć nie mogę na jego wyrzuty i zgryzoty. Muszę zejść z oczu macoszy. No, a ten konkurent podoba ci się? Nie znam go jeszcze. To syn prezesa Sanickiego z Warszawy. Jeżeli ci się spodoba. A Stach? Przecież ja mu złamię wiarę. Stacha już nie masz. Ty mu nie złamiesz wiary. Ty musisz życie przeżyć. No kiedyś ty się zdecydujesz nareszcie pojechać tam po raz pierwszy. Po raz pierwszy? No. To ojciec myśli, że ja tam będę jeździł częściej? No przecież musisz ją chyba naprzód poznać, nie? Przecież nie będzie się tak z punktu pani oświadczał. Z punktu się oświadczę. Jak powiadasz? A jechać możemy choćby zaraz. Kaziu, Kaziu, gdzie ona się podziała? Przecież to ukochany twój pan prezes przyjeżdża, zajmie się czymśkolwiek. Nakrywam do stołu. Skosztuj, naszykuj marynaty, żeby było ładnie nakryte. Walerko, zapnij mi suknię. Jeden srebrny widelec jest szczerbaty, niech go nie widzę na stole. Antek, biegnij, zobacz, już panowie jadą. Walerka, biegnij do kuchni. Antek, wracaj w tej chwili, włóż liberię i nie pokazuj mi się bez liberii. Kaziu, na miłość boską, jak ty wyglądasz, przebierz się, włóż niedzielną suknię. A chwili spokoju nie ma w tym domu przez tych gości. Przyjechali! Jasiu, gdzie jesteś? Walerka, gdzie jest pan dziedzic? Pan prezes Sanicki z synem. Witam panią Dobrodziejkę. Witam. Bardzo mi miło. A to jest mój syn. O, panowie pozwolą. Obawiam się, że tak eleganckim panom wydamy się okropnie parafiańscy. Tak trudno utrzymać na wsi pewien poziom. Zaraz przyjdzie moja pasierbica. Panna Ka... Jaśnie panienka. Kaziu, że też zawsze na ciebie trzeba czekać. Przywitaj się z panem prezesem. Panie prezesie, ona jest panu formalnie zakochana. Naprawdę, bardzo lubię pana. I ja panią bardzo lubię, drogie dziecko. Mój syn Andrzej. Kaziu, dowiedz się, co tam z obiadem. Panowie pewnie bardzo głodni. Proszę. Panowie się zdają. Uprzedzam, że przed upływem 3 dni panów stąd nie wypuszczę. Z ochotą przyjmuję zaproszenie, bo doskonale mi zrobi pobyt w wiejskiej ciszy. Z przyjemnością zostaniemy w tak miłym towarzystwie. O, chłopca z pan. Nie nudno tu pani na wsi? Nudno? Pracuję od świtu do nocy. Tak. Niewiele się pani przawiło. Tańczyłam raz w Lublinie. Szach i mat. Kaziu, moje dziecko, zobacz pokoje gościnne przygotowane. Panowie umierają pewnie ze znużenia. Jak to prędko czas schodzi na miłej pogawędce. No, jak jej poznasz, to zmienisz zdanie. Taki elegancki, światowy człowiek, a ty ani be, ani me. Kompletne ci... Myślałam, że garbaty albo kulawy, że z tobą chce się żenić. Kaziu, przelicz porcelanę. Sos nie bardzo ci się udał. I proszę mnie nie budzić jutro. Muszę odpocząć po tym całym zmęczeniu. Co, Kaziu, jakże ci się młody Sanicki podobał? Nie wiem, ojczulku. Kaziu, nie namawcie do niczego.
słuchaj tylko własnego serca. Ale ja już stary jestem. Co ty zrobisz beze mnie? Myślałem, że wstałem pierwszy w tym domu, a widzę, że pani już ze spaceru wraca. Nie ze spaceru. Musiałam być w oborach i wydać ze śpiżarni. Och, jak ja wyglądam. Zaraz się przebiorę. Nie trzeba. Tak pani bardziej do twarzy. Czy ma pani chwilę czasu? Chciałbym z panią porozmawiać. Proszę, posłucham. Pani... Wie zapewne, po co tu przyjechałem. Wiem. Ojciec mi mówił, ale... Zanim mi pani odpowie, proszę mnie wysłuchać. Ja... kocham inną kobietę. Jednak mój ojciec chce, ażebym się ożenił. Wchodzą tu w grę także sprawy... pieniężne. Mój ojciec ma mi zapisać część swego majątku, o ile zastosuje się do jego woli. Czy mnie pani dobrze rozumie? Rozumiem. Chce się pan ożenić na rozkaz ojca, aby otrzymać pieniądze. Powiedzmy. W tych warunkach proponuje pani małżeństwo dla pozoru. Dla świata bylibyśmy mężem i żoną i nic poza tym. Sądzę, że postawimy sprawę jasno i uczciwie. Jasno. Co do uczciwości, proponować młodej, niedoświadczonej dziewczynie, o której pan nic nie wie, a na której zaufanie mógł pan liczyć, tego rodzaju transakcję handlową, lepiej byłoby się oświadczyć tej. Są kobiety, które można kochać, ale z którymi nie sposób się żenić. Są i takie, z którymi można się żenić, chociaż się ich nie kocha, czy tak? Zrazu chciałam panu odmówić, bo i ja kochałam kogoś, bo nie mogłabym panu ofiarować swego serca. Pańska otwartość rozprasza moje skrupuły. Zgadzam się. Dla świata będziemy mężem i żoną, nic poza tym. Kasiu! Kasiu, gdzie ty się chowasz? Ach, może przeszkadzam. Pan Sanicki prosił o moją rękę. Przyjęłam oświadczyny. Co? Jak? Jasiu! Jasiu! Trzeba powiedzieć twojemu ojcu! Walerka! Biegnij po pana dziedzica! Ach, moja Kasiu, kochana, przyjmij moje najserdeczniejsze życzenia! Gratuluję z całego serca! Gratuluję! Będę musiała jechać do Warszawy, ubrać cię jakoś. Moja Kasiu, jesteś okropnie zaniedbana. Czym mogę służyć? Państwo sobie życzą? Ja bym chciał... Myśmy tu przyjechali, żeby załatwić... Kasiu, to mówże ty, o co chodzi? Kasia, coś podobnego! Ania, jak się masz? Ale doskonale! Od roku jestem mężatką i błyszczę w warszawskich salonach. A co ty tu robisz? Przyjechałam z ojcem po zakupy. Ojczynek pozwoli, moja koleżanka z klasztoru. Dębska? Nie, bo nam panią zsyła, bo właśnie przyjechaliśmy tu z Kasią po wyprawę. Ale to ogromnie trudno, bo żeby tak szło o źrebaka, o lokomobile, no albo o nawozy sztuczne, to łatwo. Ale tak załatwić tę wyprawę, to bardzo trudno. No ależ najchętniej pomogę, oczywiście. Ach. Ale od czego zaczniemy? Od czego? Od bielizny czy od sukien? No chodźmy, chodźmy. No to ja sobie tu tymczasem odpocznę. A się no winszuje. A jesteś szczęśliwa? Tak. O, pewnie będziesz mieszkała na wsi.
Och, to nuda piekielna. Bardzo lubię wieś. No oczywiście, skoro się kocha męża, a to pewnie jakiś zawolany gospodarz z sumiastymi wąsami, co? Mój narzeczony jest z Warszawy i nie nosi wąsu. Z Warszawy? No a któż to taki? Andrzej Sanicki. Co? Sanicki? On się żeni? No ale coś podobnego. Ale... No, może ci nie powinnam tego mówić, no. A ty go pewnie bardzo kochasz, co? Och, przepraszam cię. Och, świetnie, że cię spotykam. Mam nowiny. Sanicki się żeni. Sanicki? A co będzie z tą jego Celiną? Może z nią zerwał? Nie wiem. Jeszcze dziś widziano ich razem. Coś podobnego. Czy? Z kim się żeni? Z moją koleżanką szkolną. Wiesz, takie dziewczątko z Białego Dworku, a w ogóle ciele. Słyszała pani? Sanicki żeni się z dziewczyną, która pracowała w stajni, o Boże. Ależ powiadam pani, żeni się z prostą wiejską dziewczyną. I wie pani, z kim się żeni? Z dziewczyną od krów. Tylko trzymaj się. Wielka nowina. Andrzej się żeni. Przepraszam cię, że nie zemdlałam. Jak to wiedziałaś o tym? Mhm. I nic? Jak widzisz, zalamuję ręce, wyrywam włosy, rozdzieram szaty. Gdybyś jeszcze wiedział, z kim się żeni. Z dziewczyną od krów. Właśnie, uwieczniłem to na rysunku. Można? To ty, Kaju. Czemu nie wchodzisz? Chcę się pokazać. Masocha mówiła, że wyglądam jak koczkodan. Ależ wyglądasz prześlicznie. Pokaż, że się starej babce. Wyglądasz jak dama. Nie chcę być damą. Za długo trzeba przesiadywać u krawcowy. Przyjechałam poprosić babcię na mój ślub. A zatem tracę cię na zawsze. No a jakże tam? Mój przyszły teść ogromnie mnie lubi i bardzo dobry dla mnie. A twój narzeczony? Nigdy go nie pokocham. To obcy człowiek dla mnie. Ja, Andrzej, biorą sobie ciebie, Kazimierę, za małżonkę i ślubuję ci miłość, wiarę, uczciwość małżeńską oraz to, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Ja, Kazimiera, biorę sobie ciebie, Andrzeja, za małżonka i ślubuję ci miłość, wiarę, uczciwość i posłuszeństwo małżeńskie oraz to, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Wszystkich obecnych biorę sobie tutaj na świadków, że małżeństwo zawarte przed Bogiem i Kościołem żadna siła nie może rozłączyć. Tęsknił za bardzo.
Jakżeż ja się cieszę. Niech cię Bóg ma w swojej opiece, moje dziecko. Babciu, proszę ten bukiet złożyć na grobie mojej matki. Umieram z ciekawości, jak wygląda ta nowa żona Andrzeja. I już ostrzę sobie na nią olówę. Język! A cóż, to tylko pani jednej wolno mieć ostry język. Podobno zupełna prostaczka. Andrzej i wiejski kopciuszek. To będzie zabawa. Muszę pana rozczarować. Nic ciekawego. Dla niektórych ciekawe. No i cóż, kopciuszek? Moje najserdeczniejsze życzenia, kochana Kasiu. Mój przyjaciel Rabiec. Pani pozwoli, to jest chciałem... Dziękuję panu. Przepraszam? Proszę! I w tej uroczystej chwili, witamy młodych państwa starym zwyczajem... Chlebem i solą. Chlebem i solą. Dziękuję wam, moi drodzy. No, to jest Antek ze wsi, służący, będzie wam pomagał. Nowy służący. No czego się gapisz? Postaw te walizki. Nasza jadalnia. Nasza sypialnia. Co tam? Co ja tam robi? Podawałem palto młodemu panu. Co takiego? Mój syn wyszedł? Przyszedłem po kufry i właśnie... Młody no, pan... Nikt się cię nie pyta. Straciłam serce twe i teraz wolam cię, bo szczęścia zgasłego mi brak. Już czar kochania znikł, nie wróci cię mój krzyk, ni żadne zaklęcie, ni znak. Lecz szczęścia wspomnienia jak cień przysłonią ci mgłą każdy dzień. Tęsknota opęta cię zła i będzie w ślad za tobą wszędzie szła.
teraz wolę cię, bo smutno mi i źle, bo szczęścia zgasłego mi brak. Przestań blaznować, stajesz się nudny. Blaznować? W takiej chwili nasz drogi przyjaciel Andrzej opuścił nas na zawsze. W kwiecie lat rozstał się z życiem, życiem kawalerskim. I przeniósł się do innej, lepszej krainy, krainy szczęścia małżeńskiego. A nasza droga, nieutulona cylinka. Nic mnie to nie obchodzi. Tak, a ja byłem ciekaw, jak wygląda ten kwiatek przywieziony ze wsi. No, ten leśny fiolek czy polna stokrotka. I pobiegłem na dworzec. Stokrotka czy fiolek? Czy ja wiem? Chcąc ją porównać do kwiatu, powiedziałbym, że to jest brzos. Kwiatek może skromny, ale nie pozbawiony czaru. No i trwały. Przetrzyma niejedną różę i orchideę. O! Duch! Duch, słowa daje! Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie. A nie przeszkadzajcie sobie. Mówcie dalej. Ale o, właśnie ciebie obgadywaliście. Dobranoc, kochana Selinka. Odprowadzę cię do domu. Ja także już pójdę. A swoją drogą, cymbał z ciebie, kochany Andrzeju. Twoja żona jest czarująca. Nic ci do mojej żony. O, przepraszam, wycofuję się, proszę. Duch wyploszył gości. Dobranoc. A zatem nic się nie zmieniło. Wszystko jak dawniej. Nie pytasz mnie o nic? Nie jestem ciekawa. Żonę wybrał mi ojciec. Ja wybrałem ciebie. Co to? Ty płaczesz? Dar, ale kiedy pomyślę, że to dzisiaj moja noc poślubna. Od dzisiaj codziennie mają być kwiaty na stole. Śniadanie punktualnie 7:30. Klucze zostaną u mnie. Kupować się będzie wedle moich poleceń i codziennie będę robiła rachunki. Wedle rozkazu. Tylko ja już odpowiedzialna nie będę, jak się panu nie dogodzi. Zbierze się śniadanie. Dziękuję. Proszę. Ależ naturalnie, kochany, tę marmeladę to ja sama przyrządzałam. Przywiozłam ją ze wsi, dlatego tak ci smakuje. Jak się macie, moje dzieci, kochany. Ale z ciebie, Kaziu, to ranny ptaszek. Myślałem, że się jeszcze wysypiasz, a ty już tutaj. O, ja już dawno wstałam. Rozpakowałam kufry, wydałam dyspozycję. Trochę śmietanki? Maleńko. To i miałam przeprawę z kucharką. Co ty boisz? Jej rachunki były o wiele za duże. No ale teraz to się zmieni. Dwa kawałki cukru? O, ja będę dobrą gospodynią. Andrzej będzie ze mnie zadowolony. Ale musisz mi powiedzieć wszystko, co lubisz. Będę ci dogadzała. Bo ja świetnie gotuję. Boję się tylko, że Andrzej będzie mnie psuł. Ale jest naprawdę za dobry dla mnie. Późno już. Spieszę się do biura. Do widzenia. Do widzenia. Powiedz mi, Kaju, jakże ty się czujesz tutaj, w Warszawie? Ależ doskonale. Tylko co ja będę robiła z nadmiarem... Ty robi? Ścieram kurze. Pani tak kazała. Ja tutaj ścieram kurze. Niech on tu nie idzie do przedpokoju. A kiedy?
właściwie biorąc na cienki rozum, to co ja mam tam robić w tym przedpokoju? Niech Antoni tu ściera kurze, ja pójdę do przedpokoju. Pana prezesa nie ma w domu i nie będzie go w domu. Ale ja chciałam... Proszę sobie stąd iść i nie przychodzić. Tu nie miejsce dla żebraków. Janie, czego chce ta kobieta? Ja mieszkam w domu pana prezesa na Czerniakowskiej. Jestem wdowa. Mam wnuczęta sieroty. Zalewam z komornym. Chcą mnie wsmitować, no to gdzie ja się podzieję? A duża ta zaległość? Blisko 5 miesięcy, ale ja zapłacę. Jestem Józefiakowa. Niestety nie mam własnych pieniędzy. Ale wstawię się za panią. Na pewno. Zapłacz, pani. Nie ma jeszcze za co dziękować. Pani Józefiakowa z Czerniakowskiej. Tak. Będę pamiętała. Antoni? Niech Antoni zostanie w przedpokoju. Ja nie umiem dogodzić, jaśnie pani. Janie, jak się Jan miewa? Dawno u was nie byłem. Słowo daję, że Jan odmłodniał. Ja wcale nie jestem Jan. Co? Ja lepiej wiem, jak na imię lokajowi pana prezesa. Pana prezesa nie ma w domu. Co? Ale zaraz będzie. Ja lepiej znam zwyczaje pana prezesa. Co? Dama? Tutaj? Widocznie niezbyt dobrze znam zwyczaje pana prezesa. I w dodatku młoda dama. I w dodatku piękna dama. Szelma z tego prezesa. Jestem zdumiony i oczarowany. Zdziwienie pana jest słuszne. Od niedawna dopiero prezes jest moim teściem. Co? Andrzej się ożenił? Przepraszam. No i pozwól przedstawić się. Eustachy Kołocki. Dziękuję. Jestem długoletnim, serdecznym przyjacielem Andrzeja. A do prezesa przychodzę jako do adwokata w sprawie procesu. Z moją mamą mam jedną nienawiść. Moja mamusia i jedną pasję, żeby mamusi dokuczyć. Ale może ja panią gorszę? Nie. Żal mi pana, jak każdego kaleki. Przepraszam. Kaleka? Dlaczego kaleka? O, Andrzej! Andrzej, świetnie, że cię widzę! Jak się masz? Posłuchaj! Co się stało? Przyjeżdżam dzisiaj za granicę, nic nie wiem, co się z wami dzieje i na wstępie wielka nowina. O! Zbaraniejesz, po prostu nie uwierzysz. Ożeniłeś się! Jesteś tego pewien? Najpewniejszy. Widziałem twoją żonę. Jesteś w niej zakochany? Nie bardzo. Celina wściekła. Co? Dlaczego? Zerwałeś z nią? Nie zerwałem. Ktoś bałwan, bo twoja żona jest zachwycająca. Powiadam państwu, zachwycająca. Podobno zwykła gęś prowincjonalna. Taka brzydka i nieokrzesana. Moja mamo, któż by za niego poszedł? Kto by naraził się na śmieszność? Maniu, Jadziu, nie należy mówić źle o bliźnich. Jednym słowem wziął ją wprost z opory. A wie pan, to musi być wartościowa osoba, kiedy ją tak obgadują. Co do mnie, jestem nią oczarowany. Tak? No, jeżeli się panu podoba, to może naprawdę jest źle wychowana. U nas w Ameryce. O, to pani Amerykanka. Nie zauważył pan tego. Nigdy bym nie poznał. No tak. Jeszcze moi rodzice wyemigrowali do Ameryki, ale u nas w domu wszystko po polsku i po polsku. Także u mnie tyle cudzoziemskiego akcenta nie ma. Państwo Stanicy. Ach, moi drodzy, jakże się macie. Bardzo się cieszę, kochana Kaziu, że jesteś nareszcie u mnie. Dobry wieczór panu. O, mam tremę. No. Nie przywykłam do większych zebrań, a tak chciałabym...
Żeby Andrzej był ze mnie zadowolony. No chodź już, przedstawię cię gościom. Państwo pozwolą, pani Sanicka, moja przyjaciółka? No, jak na oboę, to wcale nieźle wygląda. Pani zapewne nie przywykła jeszcze do miasta? Nie, wolę naturę, otwartą przestrzeń. Konie i krowy. Ja bardzo lubię zwierzęta i czuję się wśród nich lepiej niż wśród ludzi. Zdecydowanie mnie się podoba. A to jest pani Ramszycowa. Ta okropna Ramszycowa, która wszystkich zanudza swoimi sprawami. Cudzymi sprawami. Pani jest zawolaną filantropką, opiekunką nędzarzy i nieszczęśliwych. W takim razie proszę mnie zanudzać. A to świetnie. To państwo zaraz kupią bilety na lotarię fantową. Czy wolno wiedzieć, co to za robótka? Łapia światełki dla moich dzieciaczków. Czy można wiedzieć, ile pani ma pociech? 50. Co? Nawet przeszło 50. I wszystko takie małe. Jak to? Powadza ochłonka. Czy mogę panią prosić? Do tańca? Jest. Ach, ten walczyk jest upajający. Czy można wiedzieć, o czym pani myśli? Można. Jakby tu pana wciągnąć do kobietata mojej ochłonki. Mając taką piękną żonę, czy warto afiszować się z inną? Pani wywarła na mnie ogromne wrażenie. Chciałbym malować pani portret. Kiedy ja się nie nadaję ani do komplementów, ani do portretów. Dziękuję panu. Czy można cię poprosić? Pan Kowalski prosił mnie pierwszy. Czy pozwolisz, kochany Andrzeju? Cóż ci wreszcie nie widzą, bo brzydkie to, pospolite, nie wydarzą. Tajska żona jest uroczna. Pan musi być w niej bardzo zakochany. Wygląda pan na bardzo zazdrosnego. Andrzej pewnie ostrzegał panią, że jestem Lovelace, etc. On mi nie ufa. Nie wspominał nawet o panu. Widocznie mnie ufa. Coś podobnego. Ależ pan w niej formalnie zakochany. A cóż to, kochać mi się nie wolno. Czy zadowolony pan ze mnie? Czy godnie reprezentuje pańskie nazwisko? Robi pani furorę. I tak ślicznie powiedziała pani, kochany Andrzeju. Staram się zachować pozory. Tylko pozory? Nic więcej? Nie żądał pan więcej, jeśli raczy pan pamiętać swoje oświadczenie. A co by pani powiedziała, gdybym teraz oświadczył się naprawdę? Powiedziałabym, za mało się jeszcze znam. Dobrano. A zatem Andrzej wprowadził swoją żonę w świat. Wyobrażam sobie, że nie wywarła najlepszego wrażenia. Jak najgorsze. Wszystkie kobiety strzępiły sobie na nie języki. Mężczyźni przeciwnie, zachwyceni. Wyobraź sobie, że ona i mnie się podoba. Oczywiście nie tak jak ty, droga kochana Celinko. Ty podobasz mi się najbardziej. Andrzej. Jak się masz, kochanie? Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszedłem dzisiaj trochę wcześniej, bo wieczór mam zajęty. Coś ważnego? Zdaje się, że Andrzej postanowił teraz jadać kolację w domu. Co ja? No,
O kolację nie będę przecież zazdrosna. Jedzie pociąg z daleka, ani chwili nie czeka, ani chwili nie czeka, wciąż przed nami ucieka. Konduktorze łaskawy, zabierz nas do Warszawy. Trudno, trudno to będzie, wiele osób jest wszędzie. Trudno, trudno to będzie. Aha, to pani, jakże się cieszę. A co to pani przyniosła? Podarki dla pani małych wychowańców. Chce się pani wkupić w ich łaski. Moje uszanowanie. O, to pan. Skąd pan się tu bierze? No to takie proste. Ja przepadam za dziećmi, kocham dzieci. A poza tym proszę dysponować moim czasem. Także chciałbym się przysłużyć bliźnim. I zobaczyć panią Sanicką. Witam panią. Cóż za miła niespodzianka. Niespodzianka. Co? Nic powiedziałam. No skoro pan tak przepada za dziećmi, to ja pana zostawiam. Niech pan się z nimi pobawi, a ja zabiorę panią Sanicką, bo mam z nią do pomówienia. Lala! Lala! Proszę, niech pani siada. Tak, ja jestem pani wdzięczna, że będę miała trochę pracy. Zupełnie nie wiedziałam, co robić z wolnym czasem. A jakże pani sobie czepacę wyobraża? Jako szczęście. O, krótko i mocno. Podoba mi się pani. Mogę się zająć zarządem jakiejś instytucji, organizacją, odwiedzać ubogich. A kiedyż pani w takim razie znajdzie czas dla męża? O, mój mąż jest taki zajęty. Lala. Lala, li, lala, 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 lala. Pozwoliłem sobie przynieść kwiaty. Może nie odpowiednie jak na wizytę, ale odpowiednie dla pani. Żo? Praktyczne, prawda? Trzyma się bez wody. Proszę. Nazywam panią Wrzosy. Dlaczego? Bo jest pani prosta i skromna, a jednak pełna czaru. Mocna i delikatna zarazem. Jest pani kwiatem z odludzia. Ano, dziękuję. Dlaczego pani ani spojrzy na mnie? Patrzy. Jak na mebel. Bo ja... No czy pani nie widzi tego, że ja... Że ja panią... Dosyć. Już pan powiedział za dużo. Dzień dobry. Do widzenia. Odchodzisz? Aż za długo nudziłem panią. Odprowadzę cię. Nie, dziękuję. Trafię sam. Co to za wiecheć? Radlicz nazwał mnie Wrzosem. O! Symbol. Zdaje mi się, że Radlicz kocha się w pani. Proszę go o to zapytać. A pan myślał, że we mnie kochać się nie można? Nie przeszkadza? Chodź, malutka, chodź, kochaneczko. Chciałam tylko zmienić książkę. A cóż ty takie grube tomiszka wyciągasz? Kształcę się. A, to bardzo ładnie. To bardzo ładnie. A za tę Józefiakową z Czerniakowskiej. Dziękuję. Już ona zapłaci, bo ma maszynę do szycia. A, kupiłaś jej. Skąd ty na to wszystko pieniądze bierzesz, pojeździ? Zarabiam na koszykowym. Na koszykowym zarabiam. A co, jeszcze jakieś interesy masz? No śmiało, śmiało mów. Kamienica na Solcu. Co, i tam porobiłaś znajomości? Kasiu, bój się Boga, jak tak dalej pójdzie, to mi przestaną płacić komorne. Już ja wiem, kto może płacić, a kto nie może.
Ale stróżowi trzeba do pensji dołożyć. A to dlaczego? Urodziło mu się 7 dziecko. No, Sieńsina, słuchaj, jeżeli 8 urodzi, to ani myślę płacić. O, strasznie się wstydzę, że tak ojcu głowę zawracam. Aha, no, spojadaj się jeszcze, spojadaj, no, no. Mam biedaka bez zajęcia, ślepy na jedno oko, plus 2 miesiące w szpitalu. Hmm. Trzeba mu znaleźć jakąś pracę. Bardzo prosisz. Tak. Co? No to poproś jeszcze raz. No. No dobrze, dobrze. Dziękuję. Teraz to już naprawdę wszystko. Ulżyło mnie. Jestem szczęśliwa. Jestem szczęśliwa, kochana babciu, bo znalazłam cel w życiu. Co prawda nie oswoiłam się jeszcze z wielkim światem, ale za to kochają mnie ubodzy, którym poświęcam każdą wolną chwilę. Całuję kochaną babcię i życzę zdrowia. Kazia. Kto tam przyszedł? Kto tam mówi? Kto? Stach! Jezus Maria! Stach! Babciu! Dziecko moje! Żyjesz! A ja myślałam... O. Nie, wróciłem. Uspokój się, babciu. A o Kazie nie spytasz? Podobno wyszła za mąż. Zrobiła świetną partię. No, nadzwyczajnie mi smakowało. Nie uważasz, Andrzeju, że u nas teraz jest znakomita kuchnia? Odkąd Kazia prowadzi gospodarstwo... W ogóle Kazia ma liczne talenty. Twoja pochwała, Andrzeju, jest dla mnie najmilszą nagrodą. Tak ci zależy na moim zdaniu? No, staram ci się podobać zawsze i we wszystkim. I udaje ci się to coraz lepiej. Oho, jak widzę, to flirt małżeński się rozpoczyna. Taki flirt jest dozwolony. A dla mnie bardzo zajmujący. Mam jeszcze mnóstwo roboty. Sami wypiję ciekawe. Dziękuję. Rozkosznych perfum. Podobają się panu? Oto cały flakon. Co za nagła zmiana tonu? Pan, panu? Przed chwilą mówiłaś mi po imieniu? To było przy ojcu. Zdawało mi się, że pani zaczyna mnie lubić. Słusznie. Zaczynam pana lubić. Tylko tyle. Aż tyle. Andrzeju, telefonowała Ramszycowa. Zaprasza nas na dziś wieczór. Dzisiaj jestem zajęty. Jutro także. W ogóle odtąd będę stale zajęty. Pachniesz perfumami swojej żony. Co to? Scena zazdrości? Wiesz dobrze, że mnie z żoną nic nie łączy. A wiesz, co mówią? Że to ty robisz słodkie oczy, a ona nie raczy na ciebie spojrzeć. Malowany mąż, to zaczyna być śmieszne. Dokąd pójdziemy dzisiaj wieczorem? Dokąd chcesz. Pamiętasz tę małą restauracyjkę podmiejską? Zaciszną i romantyczną?
Kiedyś bywaliśmy tam szczęśliwi. Chodźmy tam. Odetchniemy przeszłością, odnowimy wspomnienia. Naturalnie. Wstydzisz się ze mną pokazać, stąd ten romantyzm. Podmiejska restauracyjka. Dziś w operze jest występ słynnej śpiewaczki. Ja chcę iść do opery, słyszysz? Do opery z tobą, żeby nas wszyscy widzieli. Kaziu, kochana, powiedz mi, chciałbyś pójść do opery? Pani Ramszycowa zaprosiła nas do swojej loży. Jeżeli Andrzej zechce. Ja, Andrzej on nie chce, ale my się poradzimy bez Andrzeja. Razem pójdziemy. No zrób staremu przyjemność. Ja już najchętniej. Ja bardzo lubię muzykę. Ten nic poniatlicz po prostu posił się do naszej loży. Przysięga, że jest muzykalny. A gdzież to pan Andrzej? Mój syn? Zajęty. Mnóstwo pracy. Takie jakieś wieczorne zajęcie. Coś w rodzaju posiedzenia, co? Bardzo zaprzyjaźniłam się z pańską synową. Jestem w niej po prostu zakochana. Zresztą nie ja jedna. Lubi pan operę? Nie znoszę. Przyszedłem, aby panią zobaczyć. Mnóstwo znajomych, tak zwana cała Warszawa, czyli plotkarze w komplecie. Ja nie widzę nikogo. Bo pani patrzy przed siebie, a loża naprzeciwko akurat jest pusta. Więc póki nie podniosą kurtyny, będę patrzała na tę lożę. Tęskno do niej. Proszę cię, idź tam. Nie zatrzymuję. Uprzedzam cię. Jeśli odejdę, to już na zawsze. Wolna droga. Thank you.
jedno słowo, a zerwę z tamtą kobietą na zawsze. I pan zrywa, nie zrywa, to mnie to obchodzi. A jednak w teatrze plakała pani przeze mnie. Przez pana? To znaczy, że nie jestem ci obojętny. Pocałuj mnie. Co pan robił, szalał pan? Kto by uwierzył? Jestem żonaty i nie znam smaku ust mojej żony. Ale pieniądze, dla których się pan ożenił, dostał pan. Zapewne, ale i żonę mam. Jako mąż nie chcę być śmieszny. Jeżeli woli pan być nikczemny, proszę. Co najbardziej mnie gniewa, to... Nie ruszaj się, siedź spokojnie. Uśmiechaj się. Kiedy się wściekam. No to wściekaj się uśmiechnięta. Och. Andrzej chce mnie puścić kantem, czuję to. Stosuneczki z żoną poprawiły się i... Słuchaj no, musisz mi pomóc. Ja? No przecież bywasz u nich. Mógłbyś wybadać, czy ta indyczka ma rzeczywisty wpływ na niego. Jaka znowu indyczka? O pani Sanicki proszę przy mnie wyrażać się z należytym szacunkiem. A najlepiej w ogóle o niej nie mówić. Patrzcie, patrzcie, już i tobie zawróciła w głowie. Niewiniątko słodkie, co niby trzech nie umie zliczyć, a ilu ma adoratorów? Proszę się uśmiechać. To osoba godna najwyższego szacunku i podziwu. No proszę się uśmiechać. I w ogóle... Zachwycająca osoba. No uśmiechnij się. Dosyć tego uśmiechania. Daj mi kawy. Dokąd idziesz? Do kawy po stróżkę. Do stróżki po kawę. Przez ciebie muszę latać z piątego piętra. Nic ci nie będzie. Co to za malowidło? Zamiast karty wizytowej. Kto przyjaciel, ten wie i znajdzie mnie. A komornik nie wie i nie znajdzie. Zaraz wrócę. Jest kawa. Nie chcę kawy. Idę do domu. Jeżeli wezwalaś mnie po to, żeby mi robić wyrzuty, to szczędź sobie trudu. Nie będę słuchał. Wyrzuty? Skądże znowu? Chciałam cię tylko zakomunikować. Najpierw ja tobie zakomunikuję. Musimy się rozstać. Zakochany w żonie? Mniejsza o to. Po prostu zrozumiałem, że całe to małżeństwo było podłością, do której ty mnie namówiłaś. A teraz zbieraj, co posiałaś. Zaślepiony głupiec. Swojej żonie praw morali, a nie mnie. Żeby po pracowniach malarskich nie chodziła. Co? Czy wiesz, że ona pozowała Radliczowi w stroju? No, mnie. A jeżeli już tam chodziła, to... Andrzeju! Andrzeju! Co się stało? Chociaż małżeństwo nasze jest pozorne, ośmielam się przypomnieć, że nosi pani moje nazwisko. Pamiętam zawsze i wszędzie. O tym właśnie chcę z panią pomówić. Jest pan bardzo wzburzony. Niech się pan uspokoi. Jeśli pani kocha innego.
kocham innego. A zatem powiedziano mi prawdę. Nie wiem, co panu powiedziano. Dokąd pani idzie? Chociaż noszę pańskie nazwisko, ośmielam się przypomnieć, że mam swoje osobiste sprawy. Dostaliśmy. Ojcu, robota idzie. Węgiel jeszcze macie? Mamy. Dziękujemy. Tylko mnie Julka chora. Tak się modliłam, żeby pani przyszła. Pani jest jak ten promyk w naszym życiu. A ja, że mam narzędzia, to znów zarabiać zacząłem. A nasza Hela to ciągle panią wspomina. Hela, kto przyszedł? Pani. A umiesz pacierz, to dostaniesz cukierków. Umiem. Ojcze nasz, który się... Niebie się, święć się. Święć się imię twoje. Czekaj, później cię wysłucham. Pan mnie śledził? Przepraszam. Józek, podaj panu stole. A gdzie Witek? Witek z kurierem lata. Ale tylko go patrzę. A to od praczki słyszałam, że nasza pani przyszła i wtedy wylecia, żeby się choć przywitać. Jak się macie? Józek, opowiedz panu, jak to tam z nami było. Ano, ja nie miałem warsztatu. Ojciec narzędzie, Wicek butów, żeby do roboty iść. Wicek bosy poszedł żebrać. Aż tu wraca z panią. Obejrzała nas, pogadała. I w mig postawiła na nogi. O, Wicek! Strasz, Moniu, że nasza pani przyszła! Jak się masz, Wicek? Dużoś sprzedał kuriera. Jakoś poszło! To pójdziesz do Kurkowskich i powiesz, że mam dla niego pracę w fabryce. Oj, łaskę pan ma u pana Jezusa. Musiała panu taką żonę matka wymodlić. Musi pan ją też miłować. Daj wam, Boże, wszystko dobre i zdrowie, i dzieci piękne. Kochają tu panią. O! A ja myślałam, że to mąż. A dlaczegoż by nie? No bo nie. Kiedy pan i pani... Przyszlę tu doktora. Jutro sama przyjdę się dowiedzieć, jak tam zdrowie. Jaka pani dobra. A to na lekarstwo. Gdy będzie potrzeba. O, dziękuję. A córka to się już po ślubie urządziła i pięknie dziękuję. Tylko się martwi, że krzesełek nie ma.
Proszę pożyczyć mi trochę pieniędzy. Służę. Dziękuję. Bóg zapłać. Ta pani nie wierzy, że jestem mężem. A właśnie, dałby ci ta mąż żonie tak łatwo. Zacni ludzie. Bardzo ich lubię. Im się zdaje, że ich wspieram, a to oni mnie krzepią i dodają otuchy. Chodząc po tych norach, jeszcze się pani zarazi. Nic mi nie będzie. Lekarze po gorszych norach chodzą. A wie pani, kto tu mieszka? Nie. Jeszcze jeden biedak, którego chciałbym z panią odwiedzić. Dobrze? Dobrze. I czekam, i czekam, mnie diabli biorą. A tu nic. A tu nic, a nic, nic, nic. A więc to o to chodziło. Nie wiedziałam nawet, że pan Radlicz tu mieszka. Pani tutaj? Państwo tutaj? Tak, tutaj. Przechodziłem tędy z żoną i chciałem jej pokazać twoją pracownię. Proszę bardzo. To właściwie... Chwileczka. Co to jest? To taki eksperyment. Taki portret bez modela. Wiesz, taki obraz z wyobraźni. Wyobraźni, tak. Wyobraźni. Przygłuszę ci trochę tę twoją wyobraźnię. Służę. Lubię, jak dzieci śpiewają. Ładna piosenka. Ty pójdziesz górą, ty pójdziesz górą, a ja doliną. Z wskazanymi adresami byłam. Nędza tam straszna i choroby. Posiedzenie naszego zarządu w czwartek. Mój ty przejrzy nowy statut. Haziu. Ty strasznie mizernie wyglądasz. Zamartwiasz się, co? Ach, moja droga. W małżeństwie to już tak bywa. Na nie jedno trzeba patrzeć przez palce. O, na przykład mój mąż to tak szalenie mnie kocha, że już 10 razy wracał do mnie, kiedy myślałam, że już wszystko skończone. I twój wróci do ciebie. Zobaczysz. Po co? Był mi obojętny, stał się wstrętny. Będę szczęśliwa, kiedy o mnie zapomni. Chciałabym tylko nie istnieć dla niego. Poza tym niech sobie kocha, zdradza, zdobywa, kogo tylko chce. Haziu, ależ ty chyba kochasz innego. Tak, mój mąż wie o tym. Więc, ależ to straszne. No, Haziu, ja teraz wychodzę. Załatw interesantów. Aha, nasz lekarz szpitalny pojechał na urlop i przysłał zastępcę. Ten nowy załaz tu przyjdzie, rozmówisz się z nim. Wiesz, jakiś taki dziwny człowiek, łukliwy, ponury, ale zdaje się sympatyczny. No, do widzenia ci, dziecko. Ach. Ty pójdziesz górą, ty pójdziesz górą, a ja doliną. Proszę. Nowy lekarz przyszedł. Prosić. Jestem Bogus. Stach. Ponieważ nie mam zaszczytu znać pani. Stachu, jak ty mówisz do mnie? Dlaczego nie starałeś się ze mną zobaczyć? Z listu ojca dowiedziałam się, żeś powrócił. Kiedy zobaczyłam cię w teatrze, odwróciłeś głowę. A przecież kochałeś mnie. Byliśmy zaręczeni. Mścisz się na mnie. Czy mną... pogardzasz? Ja nie miałem narzeczonej.
Gdybym miał, to by mnie nie upuściła dlatego, że mnie los podeptał, że byłem nędzny, słaby, zgnieciony przez życie. Moja narzeczona czekałaby na mnie, chociaż nie mam ani pieniędzy, ani świetnego stanowiska, ani nic, oprócz mojej idei, której nie mam żadnej kobiecie na poniewierkę. Czy pani ma jakieś polecenia dla mnie? Żegnam panią. Nowy lekarz dostawił swój adres, gdyby go trzeba było wezwać do chorej. Podobają ci się kwiaty? Naprawdę. Piękne. Dziękuję panu. Róże dla wrzosu. Wrzos. Wrzos. Ładny kwiatek, prawda? Ale rośnie nisko, tuż przy ziemi. I tak łatwo go zdeptać. Ten nowy lekarz przyjdzie na dyżur. Prawda? Ach, nie przyjdzie, wyobraź sobie. Z tym nowym to cała historia. Nie podoba mi się, opowiada ta posada. A patrzy przy tym, jak wilknął, aż się przelękłam. Dzisiaj jeszcze wyjeżdżam, powiada. Ukłonił się, muknął coś i poszedł. Albo wariat, albo zakochany, bo to jedno do drugiego podobne. Dowiedziałam się, że pan wyjeżdża. Pewnie nigdy się nie zobaczymy. Nie chcę, aby coś niewyjaśnionego było między nami. Proszę. Pan nie miał prawa mnie potępić. Wyszłam za mąż, bo tak chciał mój ojciec, bo skłaniała mnie do tego pańska babka, bo sądziłam, że pan umarł. Odkąd jestem tutaj, każdą chwilę staram się poświęcić czynieniu dobra. To chciałam powiedzieć i to jest moje usprawiedliwienie. Ale wtedy, kiedy utraciłam pana, wydawało mi się na zawsze. Kiedy długie miesiące upływały bez znaku życia, bez wieści, czy pan pomyślał, że ze mną działo dni beznadziejne? Noce przeflakane, znikąd pomocy. Co mnie nam robi? A czy ty wiesz, jak ja tęskniłem za tobą? A czy ty wiesz, co się we mnie działo, kiedy się dowiedziałem, że poszłaś za innego? Coś złamało się we mnie, coś mnie opętało. Chciałem cię bić, zrównoważyć, w twarz ci rzucić całą moją mękę. Biedny. Rota, biedny. Byłem dla ciebie niesprawiedliwy, bo zżerała mnie zazdrość. Bo cię kocham. Przyszłam tutaj robić ci wyrzuty, bo chciałam cię zobaczyć. Bo cię kocham.
Kiedy wyjeżdżasz? Za godzinę. Daleko? Za granicę. Na zawsze. Wyjdź ze mną. Rozpoczniemy nowe życie. Nie, nie. Przysięgłam tamtemu. Ja przysięgi nie złamię. Żegnaj. Zmęczona? Smutna? Dlaczego smutna? Los. Kocham cię, słyszysz? Kocham cię! Puść mnie! Puść mnie! Nie chcę! Pani wychodzi? Nie wiem, kiedy wrócę. Kto przyszedł? Nie powinna pani tu przychodzić. Doktor powiedział, że mam tyfus. Mają mnie wziąć do szpitala. Ja umrę. Wiem na pewno, że umrę. Co się z nimi stanie? Z moimi dziećmi, z moim mężem. Ciężko ich zostawić. Tak ciężko ich zostawić. Julko, masz gorączkę. Dlatego najgorsze ci się zdaje. Długie lata jeszcze będziesz żyła. Dla męża, dla dzieci. Pani tak mówi, bo pani jest zdrowa, bogata, szczęśliwa. Wróci pani do swego pięknego domu i zapomni, że jest zło na świecie. Droga moja, nie nam sądzić wyroki boskie.
powie, która z nas szczęśliwsza. Czy ty w swojej biedzie otoczona rodziną, kochana i kochająca? Czy ja w moim bogatym domu, w cudzym domu, najbardziej obca i samotna? Wicek, biegaj do państwa Sanickich, powiedz, że pani zachorowała. Co pani? Wyjścia nie ma. Nie ma. Nie ma. Wyzdrowiałam. Tyle innych zdrowieje, a ona umarła. Józefiaków, jak się dowiedzą, a kurkowscy co zrobią? Zmarniejemy wszyscy. Przyjaciele, których wspomagała. Z tych wszystkich ludzi, którzy po niej płaczą, pan był dla niej najbardziej obcy, najdalszy.